Cześć! Tym razem bardzo proste danie na obiad. Proponuję dzisiaj makaron z pesto. Oczywiście przygotujcie pesto samodzielnie w domu, ono jest o wiele, wiele smaczniejsze. Ja dzisiaj proponuję klasyczne pesto, czyli takie z bazylii, ale jeżeli akurat jej nie macie, możecie śmiało zastąpić całość pietruszką czy szpinakiem. Tak samo orzeszki piniowe, które tutaj występują. Możecie pokusić się przecież o jakieś własne kombinacje, szczególnie, że orzeszki piniowe są raczej drogie, więc można je zastąpić z powodzeniem orzechami włoskimi. Całe danie również wyjdzie bardzo, bardzo smaczne. Przygotowanie zaczynam od zrobienia pesto. W tym celu na początku prażę na patelni orzechy, czy też tak jak u mnie orzeszki piniowe. Następnie do moździerza lub do wysokiego naczynia wrzucam wyciśnięty przez praskę czosnek, dodaję trochę soli i wrzucam świeże listki bazylii. Do tego dodaję trochę oliwy i to wszystko ucieram moździerzem lub miksuję, pomagając sobie blenderem. Dodaję do tego ser starty na tarce i ponownie wszystko bardzo, bardzo dokładnie mieszam. Na koniec dodaję orzeszki piniowe i wszystko rozcieram. Na talerz nakładam makaron i z wierzchu obficie polewam sosem. Możecie również makaron włożyć do miski i dokładnie w sosie obtoczyć, aby każda nitka makaronu była pokryta tak przygotowanym sosem. Z wierzchu całość polecam Wam jeszcze posypać uprażonymi orzechami, a także serem. Życzę Wam smacznego, zachęcam Was gorąco do przygotowania makaronu z pesto. Ciekawa jestem, czy lubicie takie smaki, tak, z wyrazistą nutą czosnku. Zostawcie komentarz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!